Ojejku, aż chruca bomba. A to jest miejscowość wybitnie turystyczna. Trzy jeziora, Three Lakes, Wisconsin. A, no, zjawiłem się tylko po to, bo akurat to był jakiś mostek między jeziorami. Nic więcej tu nie ma. Poza tym, że jest mostek, trochę betonu na jezdni i kilkanaście przystani wzdłuż wybrzeża. No bez łodzi to się nie obejdzie. Sarny latają po tych lasach. Przed chwilą wyskoczyło nam kilka razy po 2-3 sztuki. Cisza, tylko ptaki. Nawet turystów nie słychać. Z motorówkami. To zapewne tylko ryby, nic więcej. Jak pływają sobie, to... Nie wiem, nigdy nie miałem łódki. Nie wiem, co oni tu jeszcze mogą robić. O, w zimie tutaj tak, to widać, tego pełno, tego jest w czort. Co chwila. A, tras na snowboard, to nie snowboard, tylko snowmobile. A pojazd mechaniczny napędzany gąsienicą, z przodu dwie narty, silnik spalinowy. I porobili tu doprawdy mnóstwo tras. A co to skwierczy, to nie mam pojęcia. Chyba nasze gęsi kanadyjskie. To jest Anvil Lake. W tym. To jest National Forest Service, to nie jest park narodowy, to nie jest National Monument, to jest system lasów, no właśnie, narodowych, no ale w zasadzie utrzymywany przez rząd w Waszyngtonie. Nie wiem, jak to jest ze zbieraniem grzybów, bo ogólnie rzecz ujmując, grzybów tutaj nie ma jeszcze. Nie spotkałem się. Ludzie jeżdżą na grzyby do Colorado, ale tu Wisconsin pojęcia nie mam. Jakoś tak nie widać. Pełno trawska, nie ma ściółki takiej iglastej. Jagód w ogóle nie ma. Tutaj mnóstwo ryb pływa. Całe 2-3 ławice i to tak po kilkaset sztuk. Małe to takie. Wielkości gupika, mieczyka z akwarium. Może będzie widać. Cisza, spokój. Jest tylko luna, by się przydało tutaj nagrać. O, ile ich tu jest. Kruca bomba, komary latają. A płynnych tych ryb, że jejku, jakiś wysyp mają sezonowy. Chyba, że to są dorosłe. Na razie. Ryby płyną do tej serii kamieni, które rzuciłem. Szukają żarcia. O, poleciały chyba kormorany dwa. No i długo nie trzeba było czekać. Luny. To nie wilki. Może wilki, wiadomo, nie widać. Poleciały.
powyżej 10 metrów. Jak było pod wodą? No, teraz przypłynęły. Teraz nagrywa. To jest plaża. No, to nie Copacabana. To nie Miami Beach, to nie Fort Lauderdale. Budyneczek wybudowany. Shelter. Wybudowane w 1936 i nie wiem, czy przebudowany kiedykolwiek, czy nie, jakoś nie wygląda to mi na 90-letni budynek, albo dobrze wytego, pomalowany, w środku stolik, piec, o i być może to okno służyło komuś kiedykolwiek do, albo do sprzedaży żarcia, albo do czego? Do, no właśnie, żarcie albo, no bo co tu można więcej zrobić? A żeby żarcie sprzedawać, to trzeba naprawdę mnóstwo ludzi. No trzeba, to jest kemping, jeśli jest. Pole namiotowe. Anvil Lake Campground Shelter, built in 1936, has been placed on the National Register of Historic Places by United States Department of the Interior. Tylko, że beton jest podpisany 99. Kominek, stolik i zadaszenie już ze smołą. Tu jest więcej informacji. W 96 roku został tego wpisano na listę zabytków. Najpierw miał drewniane, nie kafelki, tylko dachówki, a teraz widzę te smułowane papa. Pompa jest nawet, no. Jaki piękny mech. Paprotki. W jeńcu były i są dalej paprotki. Do nich tam czasami chodziłem. Na chłopięce zabawy podczas wakacji. I te paprotki. O, chipmunk. A nie wiem, czy go w ogóle zdążyłem ująć w kamerce.
A po polsku świstak to jest nieświeczuch, nieświeżuch, nieświstuch, coś takiego. To się po angielsku nazywa chipmunk. Jako, że teraz jest pandemia i te sprawy, więc kible pozamykali. Pozabijali dechami właśnie też i nie przyjmują opłat dziennych za pobyt. Kiedyś tego nie było. Kiedyś się przyjeżdżało do lasu National Forest i się po prostu było. A teraz widzę, opłaty są $5 dziennie. A że pewnie z pandemią i te sprawy, więc tego pozasłaniali budki do płacenia. Drzewo runęło albo ścięte. Ścięte. Tam kibelek. Jeden, drugi. Tu jest budka do płacenia. Deposit fee envelope. Tutaj, aha, to jest tylko takie coś, że to jest program opłaty rocznej, ale chyba nie ma mapy tego rejonu. Nie ma tego mapy tego rejonu. A szkoda, bo chciałbym zobaczyć te. This recreation site is closed till further notice to minimize the potential spread of COVID-19. No dogs on beach. Do not enter. Widać, ale tu. No coś więcej. Idziemy. Może dalej. Da radę przycisnąć tego. Teraz na kamieniu jest. Teraz na kamieniu jest. To jest właśnie chipmunk. Ja nie jestem w stanie przybliżyć kamery. Nie widzę. To jest kamerka bez możliwości przybliżenia. Nie ma podglądu. O, leci. Leci. Pocieszne to stworzonka. Na pewno mniej szkody robi jak wiewióry. O, do kibla poszedł. I nie jest to szczur. Nie jest to mysz. Pocieszne takie. I piszczy bardzo. I piszczy tak. No może gdzieś tu kiedyś jeszcze kiedyś, za chwilę może się wyśpiewa. W czasie obróbki tego filmu to wrzucę zdjęcie chipmunka, które mam i w niejednej ilości. Teraz aparatu ze sobą nie mam. Wiewiórka. I to nie jest taka nasza wściekle wredna wiewióra z Chicago. Tylko to jest jakaś mniejsza, taka rudosiwa. Przed chwilą ten chipmunk, pewnie ten sam, co przed chwilą filmowany, przeleciał nam drogę, bo zapewne ta wiewióra go goniła. A zanim włączyłem sprzęt, to już było po wszystkim. Więc jest to jedno z miejsc do kempingowania, do stacjonowania przez noc, ale jest tylko i wyłącznie, widzę, ławka, palenisko, kibel, Sławojka, wody nie widzę i prądu nie widzę. No dobra, może wychodzę z tego założenia, że kąpać się można w jeziorze, no bo do jeziora 30 metrów. Nie, no może są gdzieś te showery, nie zawsze też każdy. Aha, no właśnie, może jest gdzieś. Pamiętam swego czasu, były to wczesne lata 90, dorwałem się do słówek polsko-angielskich. Słówka te, taka książka mała wielkości. O, tu jest ten chipmunk. Tutaj jest. Tylko oczywiście tu jest. On tak będzie za daleko. No tak nie zlewa się poszedł. On jest tutaj się siedzi. O. Uciekł bidula. Dobra, więc tak. Co było w tamtych słówkach polsko-angielskich? Książka chyba wydana
ja bym powiedział na początku XX wieku, mniej więcej rząd tej wielkości. Słownictwo tam było co najmniej radosne, a najpiękniejszym do dzisiaj zapamiętanym słowem na opis łazienki, bathroom, było słowo, polskie słowo kąpielnia, którego ja nigdy wcześniej, nigdy później w życiu nie widziałem i nie słyszałem. Czy tutaj są kąpielnie? Może, może i nie ma. Tu coś mi miga. O, tu kolejny chipmunk. Dobra, no nie mogę zbliżyć, no ta kamerka nie zbliża. Na schody idzie. Na schody idzie, o. Poszedł tam na dół. O. Widać? No nie bój się, Zenek. Tylko chcę cię sfilmować. No jeśli by się... O, tu jest, na tym. Na tym pniaku drewna. O, tu się, o, o. Może mi się uda bliżej. O, teraz na pewno go ładnie widać w telewizorze. O, tu jest. Ładnie się prezentujesz? Hi, honey. How you doing today? No bliżej nie mogę, bo... No bo się... O, poszedł do dziury. Do dziupli poszedł. Pewnie jego mieszkanie. No. Zaraz mu tutaj zajrzymy. Do mieszkania. Ojku. Pewnie ma jeszcze jakieś wyjście awaryjne. Nie widzę. Nie widać go. No po to ma takie dziury, żeby się schować przed takimi predatorami jak ja. No i znowu uciekł do dziury.